Plan ratunkowy dla Grudziądza i dla szpitala. Na czym polega ten plan? Dziś Państwo zaprezentowali. Zaprezentowaliśmy niezbędne działania, które muszą być podjęte, aby transakcja, o której mamy dzisiaj dyskutować, była bezpieczna dla szpitala, dla GIM-u i także dla miasta. Uważamy, że to powinien być cały pakiet uchwał, które są niezbędne. Chociażby uchwała w WPF-ie o dokapitalizowaniu GIM-u przez kolejne 15-20 lat na poziomie powiedzmy około 15 milionów złotych. To są kolejne działania dotyczące zmiany statutu szpitala, który będzie zakładał nową politykę planowania finansowego szpitalu. To, o czym mówiło też Rio, to jest chociażby powołanie biegłego rewidenta, który w sposób realistyczny oceni prowadzenie ksiąg i rzetelne oceni prowadzenie ksiąg w szpitalu. Mówimy też o zabiegach, o dokapitalizowanie GIM-u z innego samorządu województwa. To są niezbędne działania, które należy podjąć, aby ta operacja była bezpieczna, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że GIM za kilka miesięcy ogłosi upadłość, ponieważ sam GIM bez dokapitalizowania miasta nie ma szans funkcjonowania. I to trzeba dzisiaj jasno Grudziądzanom powiedzieć, że dzisiaj podejmując tą decyzję, w kolejnych latach będziemy ponosić tego konsekwencje finansowe. I tego zabrakło. Uważamy, że to powinno być procedowane w normalnym trybie, a nie w trybie sesji nadzwyczajnej, gdzie radni mają bardzo skromne materiały, praktycznie nie mają uzasadnienia. Dodatkowo ten okres świąteczny powoduje, że praktycznie mieliśmy 2 dni robocze do pracy nad tą uchwałą. Pan prosił, domagał się, nie wiem jak to ująć, kompleksowego planu restrukturyzacji, a więc właśnie tego, co przed chwilą pan powiedział, tych wszystkich elementów, kroków łącznie w takim jednym pakiecie, żeby było wszystko wiadomo, w jaki sposób to ma przebiegać. Czy doczekał się pan takiego programu? Nie, na dzień dzisiejszy nie ma planu restrukturyzacji. No to, o czym mówimy, to jest przejęcie de facto zadłużenia, części zadłużenia szpitala przez GIM, a właściwie przez miasto, bo tak jak powiedziałem wcześniej, sam GIM bez dokapitalizowania miasta, no sobie z tym zadłużeniem nie poradzi. Więc trudno tutaj mówić, że to jest ta restrukturyzacja. Restrukturyzacja wewnętrzna jest jeszcze przed nami i tu właściwie nie zostały nam zaprezentowane żadne dokumenty. Dzisiaj złożył pan pismo odnośnie rezygnacji z członka klubu Platformy Obywatelskiej. Co przeważyło szale, że po prostu nie wytrzymał pan? Nie chcę być traktowany instrumentalnie jako maszynka do głosowania. Jestem ekonomistą, jestem oczywiście samorządowcem, kocham Grudziądz i chcę działać na rzecz Grudziądza i jego mieszkańców, ale chcę robić to odpowiedzialnie, mówiąc prawdę i podchodząc w sposób odpowiedzialny do podejmowanych decyzji.